Dzień dobry Państwu. Kiedy 3 tygodnie temu mówiłem, co będzie się działo w Polsce, to niektórzy komentowali, że sobie robię jaja, a inni, że sieję panikę. Wszystko sprawdziło się co do joty. Jedynie to, czy dojdzie do wyborów, czy nie dojdzie, na ten temat nie jestem w stanie nic powiedzieć. A cała reszta dokładnie się sprawdziła. Przewidywałem to 28 lutego, kiedy w Polsce nie było jeszcze nikogo chorego, a pierwszy pacjent, tak zwany pacjent zero, pojawił się w Zielonej Górze dopiero 5 dni później, bodajże 4 marca. Dziś mamy ponad 500 chorych, a na Facebooku niedawno napisałem, że wkrótce będzie nawet i 10 tysięcy do końca miesiąca marca. A więc na początku kwietnia przekonamy się, co robiliśmy w drugiej połowie marca. I to będzie nasz narodowy egzamin z siedzenia na życi. Tak powiem po śląsku, może trochę dosadnie. Bo wielu ludzi chciałoby uratować ten świat, siedząc na życi. Teraz macie okazję. Zostańcie bohaterami. Tak więc siedząc na dupie możemy uratować świat. A ja wyjadę na miasto, żeby sprawdzić, jak to wygląda w Tychach, jak to wygląda na naszych drogach tyskich i czy Tyszanie się tego trzymają. Kościoły są pozamykane, ulice puste, firmy zamknięte. Czy ludzie wierni, wierzący, nadal się modlą? Czy nadal czytają Słowo Boże? Czy wedle Niego żyją? No to po kolei, zacznijmy od tej pobożności. Moim zdaniem właśnie proboszczowie powinni teraz wykazać się swoimi zdolnościami i zorganizować pomoc dla tych przysłowiowych sierot i wdów. Ale jak to zrobić? No przecież są w parafii wspólnoty różne. Na przykład Oazowa, studenckie, Dzieci Maryi, schole różne, ministranci. Niech się ci ministranci wykażą i nauczą prawdziwej służby, a nie tylko dzwonienia dzwonkami czy chodzenia ze skarbonką po kolędzie. Bo pobożność prawdziwa to jest służba, a nie władza. I dobrze, jeżeli by przyszli księża za młodu się tego nauczyli. Przyda im się, jak zostaną księżmi. Skoro harcerze pomagają starszym ludziom, krawcowe szyją jakieś maseczki, restauratorzy robią tam jakieś posiłki dla lekarzy, no to gdzie jest Kościół w tym wszystkim? Modlą się. No okej, modlitwa jest najważniejsza, ale modlitwa jest szczera i nieobłudna tylko wtedy, kiedy następuje konkretne działanie po modlitwie, mające na celu zaradzenie problemowi. Bo Pan Bóg używa ludzi do pomagania ludziom i ci, którzy się modlą, powinni być też gotowi, żeby się zatroszczyć potem po tej modlitwie i być tą odpowiedzią na to, o co się modlą. Więc ja mam taki pomysł. Chodzi o to, ażeby teraz zorganizować pomoc dla tych starszych i biednych parafian i żeby młodzi zrobili im na przykład zakupy, zanieśli do domu i tak dalej. I to jest to, co powinien Kościół robić w pierwszym miejscu, a tamtego nie zaniedbywać. A jest akurat na odwrót. Piękne ceremoniały, rytuały, a praktyki brakuje. Ruch jest, jak widać, bardzo mały na drodze. No, oceniam tak gdzieś około 20%, może 25% tego, co na co dzień. No, Tychy pod tym względem jeszcze takie złe nie są, jak na przykład, nie wiem, Kraków, Pszczyna. Dlatego, że tam znajomy mi opowiadał, który tam mieszka, że w Krakowie ruch prawie w ogóle wymarł, ulice puste. No ale tam właśnie głównie ruch jest generowany przez różnych turystów. No i teraz tych turystów nie ma, więc ulice puste i wymarły. W Tychach tak nie jest, no tu jest więcej przemysłu, pracujących, firm różnych i tak dalej. Więc od czasu do czasu jakieś auta się pojawiają. Teraz drugi element, czytanie Biblii. Przecież skoro nie ma teraz czytania w kościołach, to jest teraz czas i miejsce, żeby wreszcie nauczyć się czytać Biblię w domu. Bo ja się założę o dolary, że 95% katolików to w ogóle nie czytało nigdy Biblii, albo bardzo rzadko, od święta na przykład.
3 tygodnie temu mówiłem w ostatnim moim reportażu, felietonie, że pobożność to nie polega na chodzeniu do kościoła, bo prawdziwa pobożność to jest troska o sieroty i wdowy, czyli o ludzi potrzebujących, słabszych, biednych. No i teraz Kościół będzie miał okazję, żeby się sprawdzić, na ile jest Kościołem prawdziwym i na ile jest to prawdziwa pobożność, a nie udawana czy fałszywa. A na ile to jest tylko religijna atrapa, rytualność i piękne jakieś ceremoniały. Bo te starsze osoby w każdej parafii są w grupie powiększonego ryzyka w tej chwili i będą potrzebowały pomocy teraz. No i byłoby dobrze, żeby się zgłaszały jakieś młodsze osoby, tak żeby te starsze nie wychodziły z domów, ale żeby ktoś młodszy im zrobił na przykład zakupy. No bo każde wyjście na zakupy, no to jednak jest pewne ryzyko zarażenia się tam tym koronawirusem. No i tu jest właśnie miejsce na wykazanie się parafian. Bo jak mówiłem, Kościół to są ludzie, to nie jest instytucja, budynki i rytuały, tylko to są ludzie. Podstawowe pytanie jest takie, co pozostałoby z Kościoła, z budynku właściwie Kościoła, kiedy wszyscy ludzie z niego wyjdą? Czy to nadal jest Kościół? No ja twierdzę, że nie, bo bez ludzi to nie jest Kościół, bo ludzie są Kościołem, a cała ta reszta to jest tylko organizacja i budynki, ale ludzie są Kościołem i ludzie go tworzą. No i na czasy kryzysu to jest właśnie taki egzamin teraz na to, czy rzeczywiście Kościół jest Kościołem. No to jest rzeczywiście problem. Katolicy mają problem, no bo nie mogą chodzić do kościoła, więc pozostał już tylko internet. No ale ponieważ w kościele katolickim większość ludzi to są 50 plus, 60 plus, 70 plus, a więc ludzie starsi, a tacy ludzie raczej nie potrafią korzystać z internetu. No i tu się pojawia problem, bo kto ich ma tego nauczyć? Kto im ma pomóc? Nawet jeżeli by w jakiś sposób przez internet udało się, no, czy jakieś msze transmitować, czy inne kazania, czy jeszcze coś, no to i tak ci starsi ludzie nie mają możliwości skorzystać z tego. No a jak epidemia będzie się dłużej utrzymywać, no to no, nie będą mieli możliwości. No i ktoś ich musi nauczyć. No. Myślę, że tutaj właśnie jest miejsce dla aktywności ze strony proboszcza i jakichś świeckich grup, wspólnot, które uruchomią tą parafialną młodzież, no bo szkoły i tak są teraz zamknięte, więc młodzi mają dużo czasu. No, ja bym to tak widział, żeby po prostu taką akcję w parafii uruchomić, żeby młodzi ludzie nauczyli starszych ludzi, a przy okazji zrobili im też zakupy jakieś. No i żeby ich nauczyli, jak obsługiwać internet, jak się z tym wszystkim posługiwać, tak żeby można było odbierać takie transmisje. No ale no nie wiem, czy znajdzie się wystarczająco dużo determinacji w kościele, żeby po prostu w ten sposób próbować jakoś ratować tę sytuację. A propos czytania Biblii, to tak w ogóle jest nawet udowodnione psychologicznie, psycholodzy to mówią, że samo czytanie samo w sobie poprawia nastrój i obniża napięcie. I niepokój mija już po 6 minutach czytania, czegokolwiek. To tyle psychologia. A Biblia wręcz nakłada taki obowiązek na wierzącego człowieka, bo wiara jest ze słuchania, jak mówi Słowo Boże, a słuchanie jest poprzez czytanie Słowa Bożego właśnie. Więc ten, kto nie zna i nie czyta Biblii, można powiedzieć, że nie ma wiary. Nawet święty Hieronim powiedział, że nieznajomość Biblii to jest nieznajomość Boga, bo Bóg nam się objawił i ukazał właśnie przez Biblię, przez Słowo Boże. No, Jezus chodził po ziemi fizycznie 2000 lat temu, a teraz mamy Ewangelię, Słowo Boże, listy pasterskie i tak dalej. Ja twierdzę, że około 90% katolików, a może i więcej, w ogóle nie czyta Biblii, a więc nie zna Boga. A teraz nagle pojawia się niesamowita sposobność. Twierdzę, że dana nam chyba z nieba, aby to naprawić i nadrobić. Bo cóż lepszego można zrobić, jeżeli się jest zamkniętym w domu? I tu nie chodzi tylko o kwarantannę, bo prawie każdego to dotyczy, żeby siedzieć w domu. Jak to dosadnie wyraził pewien Ślązak, na życi siedzieć. Ta sytuacja jest rzeczywiście niezwykła, bo jak sięgam pamięcią, to nawet w bardzo takiej ciężkiej komunie nie udało się pozamykać kościołów. Choć czasami zamykano jakichś księży, szykanowano kardynałów Wyszyńskiego albo księdza Blachnickiego, świętej pamięci, ale kościołów nigdy nie zamknięto.
a nawet hitlerowcom za czasów II wojny światowej też się tego nie udało zrobić. To jest po prostu bezprecedensowa sytuacja. Nie było takiego precedensu po prostu w historii, żeby kościoły były pozamykane. Owszem, był taki czas, kiedy chrześcijanie byli prześladowani w Imperium Rzymskim, począwszy od cesarza Nerona, no ale wtedy spotykali się jednak w katakumbach. Natomiast obecnie nawet w domach się nie spotykają chrześcijanie, czy w jakichś mniejszych grupach. Nigdy nie było tak, jak jest w tej chwili, bo nawet mniejsze grupy wspólnotowe się nie spotykają, czy jakieś protestanckie zbory, które są z reguły dosyć małe, po kilkadziesiąt osób najwyżej, no również są pozamykane, poodwoływane spotkania i tak dalej. No i co? Nie pozostał tylko internet i telefon ewentualnie komórkowy. Ale czy to się na coś w ogóle przyda? Bo ludzie, nie wiem, czy są wystarczająco zdeterminowani, nie potrafię odpowiedzieć. Natomiast wiem, że jest to w historii ewenement, po prostu sytuacja bezprecedensowa. Tak, dla ciekawości, we Francji spłonęło w ostatnich latach kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt kościołów. No, na końcu sama słynna katedra Notre Dame też spłonęła. Skoro więc ludzie nie chcą nawet kościołów i żyją tak, jakby Boga nie było w ogóle, to może sam Bóg zabiera im po prostu ten kościół. Bo jak mówiłem, chodzenie do kościoła to jest jak chodzenie do garażu. Od samego chodzenia do garażu nikt nie stanie się dobrym kierowcą, bo trzeba wyjechać na drogę i zacząć praktykować to, czego się człowiek nauczy w tym garażu. Tak samo jest z wiarą. Wiarę się też praktykuje, no nie w kościele, ale na drogach życia. I to, jak kto żyje, jest dowodem na jego wiarę, albo też dowodem na brak jego wiary. Wiem, że to się może wielu księżom nie spodobać, co mówię, i też wielu katolikom, którym odpowiada taki status, żeby było tak, jak było, żeby niczego nie zmieniać w życiu i żyć tak, jak przedtem się żyło, dla samego siebie, według własnego pomysłu. Dlatego też katolicy nie chcą czytać Biblii, a nasi księża specjalnie do tego nie zachęcają, bo Słowo Boże jest prawdą, a prawda by ich wyzwoliła z tego matriksu i z tej hipokryzji religijnej. Więc lepiej nie dotykać prawdy, bo jeżeli się ją dotknie, no to można się przypadkiem nawrócić. Pan Bóg nie chce, żeby ktoś mu dawał tą godzinkę w kościele, ale żeby mu oddał całe swoje życie. Ludzie rzucą owszem 2 złote na tacę i mają czyste sumienie, ale przecież wszystko należy do Boga, więc cały nasz portfel. To tak jak z tymi, co wrzucą te 2 złote do puszki owsiakowi i przykleją se serduszko na klatę albo na lodówkę. To jest to samo. Celem jest po prostu uzyskać spokój sumienia i poczuć się dobrym człowiekiem. Ja jestem dobrym człowiekiem, bo dałem 2 złote na dobry cel, no na cały rok oczywiście, te 2 złote. No i to widać, no bo można sobie te serduszko na tą lodówkę przykleić albo na klatę, no i patrzcie, jaki jestem dobry. Tak myśli hipokryta i daje te 2 złote marne. A pobożny człowiek poświęca prawdziwy czas i prawdziwe pieniądze, aby Bogu służyć. I robi to tak, że niespecjalnie trąbi przed sobą, żeby inni widzieli i słyszeli, i nie nakleja sobie jakichś serduszek, żeby inni widzieli, jaki jest dobry i serdeczny. I do tego jest potrzebny owsiak, aby podtrzymać tę hipokryzję w ludziach i żeby za te 2 złote se mogli myśleć, jacy to są dobrzy ludzie z nich. Dlatego owsiak ma tylu zwolenników. A Biblia mówi, że człowiek jest zły i zepsuty. I zobaczycie to w komentarzach pod tym filmem. A więc zły i zepsuty człowiek potrzebuje narodzić się na nowo. Zły i zepsuty człowiek potrzebuje się nawrócić. To musi być prawdziwe nawrócenie, a nie deklaratywne i udawane. Musimy się wszyscy narodzić na nowo, tak jak jest napisane w Ewangelii według świętego Jana. Jeśli się nie narodzicie na nowo, nie ujrzycie Królestwa Bożego. Halo? Tu telefon zaufania. Jeśli jesteś w depresji lub masz problem, z którym się zmagasz, może nałóg, jesteśmy gotowi pomóc Ci znaleźć rozwiązanie. Zadzwoń, będziemy się modlić z Tobą i o Ciebie, razem.
Jeśli przeżywasz kryzys, też wiary, służymy rozmową. Jezus Cię kocha. Założyliśmy ten telefon właśnie po to, aby to hasło nie było tylko pustym sloganem. Co zrobisz, gdy zobaczysz Jezusa? Co powiesz, gdy nie będzie istniał czas? Co zrobiłeś ze swoim?